Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam Tuczka. 13. Zaznaczenie wartości powyżej 90 percentyla na podstawie Excel Magic Trick 989. I najpierw sobie trochę ponarzekam, jak to jest, jak się uczę z angielskich materiałów. Jest sobie taki percentyl. Jak wpisuję w polskim percentyl, to nie znajduje mi tej funkcji, którą wykorzystał Mike Girvin. Szukałem po helpie, po percentylu i jej nie znalazłem. Dopiero jak przyjrzałem wszystkie funkcje niemalże statystyczne, to dopiero znalazłem, że chodzi o funkcję, która nazywa się proc.pos przed zamknięciem. Oj, tak, długa funkcja, a nawet jej helpie jest właśnie wykorzystana nazwa angielska, z której korzystał Mike Girvin. Właśnie taką funkcję, te nieścisłości, takie całkiem inne łączenie funkcji w różnych wersjach Excela mnie denerwuje, bo się przeważnie uczę z wersji angielskich i później mi ciężko po polsku znaleźć, dlatego sobie stworzyłem własną tabelę, która przekłada wszystkie funkcje i nazwy z angielskiego na polskie, a nawet tam dołożyłem niemiecki, jakby mi kiedyś było potrzebne. Zamknę sobie helpa, no już wiem, że to jest proc. No i otwarta czy zamknięta? Zamknięta, ponieważ chcę, żeby była brana pod uwagę wartość 0 i 1 w tych wyliczeniach. No i teraz należy podać najpierw tablicę, sobie ją zalokować w 4 i wartość, którą sprawdzamy i jeszcze istotność, czyli ilość miejsc po przecinku, tu może śmiało zostać ta po kolei. Teraz po prostu szukamy wartości, sposobu na znalezienie wartości, które są większe od 90% pozostałych. No i właśnie ta funkcja jest związana w ogóle w nazwie z percentylem, w angielskim bardzo, to zwraca. Czyli Ctrl Enter i jest tu wynik. Ten wynik mówi, że od tej liczby 57,8% liczb jest mniejszych. Czyli je przeciągnąć. I tu jest zakres, tak? Widać 0 i 1, żeby była uwzględniona, jest tu potrzebny. Teraz F2, bo szukamy liczb, które są większe od 90%, czyli są większe od przecinek 9, od 90%. No i teraz wystarczy, jak mam ładnie zaznaczony cały obszar, edytuję komórkę z lewego górnego rogu, nacisnąć Ctrl Enter i ta formuła przełożyła się na wszystkie komórki zaznaczone. To jest obliczenie pomocnicze, żeby pokazać Ci właśnie, jak działa to, co my chcemy zrobić, żeby po prostu formatowanie warunkowo zaznaczało w tej tabelce, gdzie są właśnie liczby, które to przekraczają 90%. Czyli w edycji formuły skopiuję ją sobie, zaznaczę odpowiedni obszar, dalej ważne, żeby ta komórka była tą pierwszą i formatowanie warunkowe, nowa reguła, przez wpisanie formuły, wystarczy ją teraz skopiować i założyć jakieś formatowanie, a załóżmy sobie po prostu taki beżowy. OK. I teraz widać, że tu podświetlają się odpowiednie liczby. I co fajne, jeśli sobie zmienię wartość, to automatycznie to jest uwzględniane w obliczeniach i maluje się odpowiednia komórka. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.